Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie. Moi drodzy, w nawiązaniu jeszcze do wczorajszego nagrania, gdzie pastor Kurylas mówi, że oni mają tam udział w tych wydarzeniach z Wieczernika, udział w krzyżu i tak dalej. Święty Paweł pisze w liście do Rzymian 8:17, zresztą nie tylko tam, o współcierpieniu z Chrystusem. Pastorze Kurylasie, jak wy współcierpicie z Chrystusem, skoro jak głosicie, Chrystus się zasiada po prawicy Ojca, ma się bardzo dobrze. To jak można współcierpieć z kimś, kto siedzi po prawicy Ojca i ma się bardzo dobrze? Święty Paweł mówi, jeśli wspólnie z Nim cierpimy, to po to, by mieć wspólnie z Nim udział w chwale. A więc jak to współcierpienie u was przebiega? O, katolicy głoszą, że Chrystus nie siedzi po prawicy Ojca i że ma się źle. Nie, katolicy wierzą, że Chrystus siedzi po prawicy Ojca, że ma się dobrze, ale wierzy w to, że swoją tajemnicę męki zostawił nam do sprawowania jako pamiątkę. Stąd uczestnictwo w ofierze eucharystycznej jest rzeczywistym udziałem, prawda, w Jego męce i współcierpieniem z Nim. 13 rozdział do Hebrajczyków. Tak? A więc on ma dobrze się w niebie, tak. Tylko, że zostawił nam do sprawowania na pamiątkę swoją mękę, swoją ofiarę. I uczestnicząc w niej dostępujemy uświęcenia, dostępujemy pokropienia krwią. Hebrajczyków rozdział 12. Jak wy dostępujecie pokropienia krwią? Jak dostępujecie uświęcenia krwią Chrystusa? Rozdział 10 listu do Hebrajczyków. Skoro wy tej krwi nie macie, Chrystus przelał 2000 lat krew, wy nie wierzycie w żadną krew, tylko w jakieś znaki, symbole, to jak dostępujecie uświęcenia krwią Chrystusa? W jaki sposób dostępujecie do pokropienia krwią, jeżeli na waszych wieczerzach nie ma krwi? Jest tylko znak, symbol, jest chleb i wino, a nie krew i ciało. No nazywacie wino, jak to pastor Kurylas mówi, że nazywacie chleb ciałem, ale wino krwią, ale nazywacie dlatego, że to znaczy, że to jest ciało i chleb, tak? Nie wierzycie w realną obecność ciała i krwi Chrystusa, więc jak w sposób realny dostępujecie pokropienia krwią? Jak w realny sposób współcierpicie z Chrystusem? I nie lejcie wody, o, że jak ktoś tam uwierzy. Nie, macie pokazać. Dobra, uwierzyliście dzisiaj. Miałeś chrzest wczoraj, pastorze Kurylasie, 2 września u siebie w zborze. Czyli ci ludzie uwierzyli. Dzisiaj, 3 wrzesień 2023 rok. Jak ci ludzie teraz mają udział w cierpieniach Chrystusa? Jak oni teraz dostępują pokropienia krwią i uświęcenia przez krew Chrystusa, skoro to się dokonało 2000 lat temu, a wy w tych waszych nabożeństwach nie wierzycie w realność krwi i ciała Chrystusa, nie wierzycie w realność ofiary, nie wierzycie w realność tego, że Chrystus cierpi. Więc proszę pokazać mi to, co łączy waszą wiarę tam dzisiaj z byciem uświęconym przez krew Chrystusa, skoro on ją przelał, jak sami mówicie, Chrystus ma się dobrze, zasiada po prawicy Ojca, tak? No to skąd ta krew, która was uświęca, się bierze? Przecież byliście wszyscy grzesznikami, tak? Wszyscy byliście katolikami, czyli idącymi na potępienie grzesznikami. W pewnym momencie waszego życia głosili, o, zostaliśmy uświęceni krwią Chrystusa, tak? No to jak 10 lat temu, jak ta krew Chrystusa was pokropiła, skoro wy nie macie do niej dostępu? Nie wierzycie w nią, a głosicie, że ją Chrystus przelał, wykonało się, koniec, nie? To w jaki sposób ta krew Chrystusa się urzeczywistniła, żeby was uświęcić? Katolicka odpowiedź jest bardzo prosta, podkreślam. Na zasadzie tego, że Chrystus nam zostawił swoją ofiarę. I za każdym razem, kiedy przystępujemy do ołtarza, mamy udział z Nim w Jego urąganiach, współcierpimy z Nim. Mamy udział w Jego ofierze. Wy w to nie wierzycie. To jak współcierpicie, jak dostępujecie pokropienia krwią, czekam na merytoryczną, logiczną i przede wszystkim biblijną odpowiedź. Pozdrawiam.